Dzień dobry. Kolejna historia. Na początku chciałbym podziękować za te miłe słowa dotyczące lekcji historii i ich formy. Bardzo mnie cieszy, że są osoby, którym się to podoba, że którym to pomaga uczyć się historii i ogólnie, że jest to pozytywnie bardzo odebrane, jest to dla mnie bardzo cenne i że mimo to wymaga poświęcenia bardzo dużo pracy i czasu, to czuję, że warto. Dobrze, otwórz sobie zeszyt i zapisz sobie temat lekcji Legiony Polskie i hymn narodowy. Można powiedzieć, że ta lekcja jest ważna z punktu widzenia poczucia i bycia Polakiem, ponieważ lekcja ta dotyczy sytuacji nie tylko w Polsce, ale i w Europie, w której to sytuacji zrodził się nasz hymn narodowy. Ta pieśń ma bardzo duże odniesienie do naszej historii, do historii całego kontynentu europejskiego i warto o tym wiedzieć. Więc zapisz sobie do zeszytu. No dobrze. Wróćmy troszeczkę do poprzedniej lekcji. Na poprzedniej lekcji mówiliśmy sobie o Tadeuszu Kościuszce oraz o powstaniu, którym on dowodził, oraz o tym, że niestety to powstanie poniosło klęskę. Popatrz, jest tu taka bardzo ważna data. To jest rok 1795, w którym to Polska niestety przestała istnieć. Dokonano wtedy trzeciego rozbioru Polski. Spójrzmy sobie na mapę, jak to wyglądało. O właśnie, mamy mapę. Na tej mapie, na dobrą sprawę, bardzo w niewielkim stopniu widać granicę państwa polskiego, jakim ona jeszcze była przed rozbiorami. Ja wskażę je kursorem. Jest to ta cienka czerwona linia, która tutaj się przez tą mapę przewija. I tak państwo polskie było przed pierwszym rozbiorem Rzeczpospolitej. Na poprzedniej lekcji już wam pokazywałem granicę Rzeczpospolitej po drugim rozbiorze, że to państwo polskie było niewielkim państwem. Niestety w 1795 roku trzech naszych sąsiadów, Prusy, tutaj kolor niebieski, Rosja, w tym przypadku to jest kolor zielony, i Austria, tutaj kolor żółty, dokonały ostatecznego rozbioru państwa polskiego. Państwo polskie zniknęło. I już chyba na poprzedniej lekcji zadaliśmy sobie jedno bardzo ważne w tym przypadku pytanie. Pytanie, które brzmiało: owszem, znika z map Europy państwo polskie, ale czy to oznacza, że znika naród polski? Mam nadzieję, że w myślach każdego z was pojawia się bardzo krótki wniosek i szybki, że owszem, państwo można wymazać z map świata, z map Europy, ale narodu się nie da. Nie da się z dnia na dzień zapomnieć, że jest się Polakiem. Nie da się wymazać pamięci ludzkiej, która jest przekazywana, jak już mówiliśmy sobie na początku w ogóle naszej nauki, przekazywana z pokolenia na pokolenie, z dziadków na ich dzieci, później na wnuków i tak dalej, i tak dalej. Nie da się tej pamięci wykreślić. Nie da się zapomnieć, że jest się Polakiem. Muszę wam powiedzieć, że Polacy, którzy doświadczyli tej tragedii pierwszego, drugiego, a szczególnie trzeciego rozbioru, mieli takie poczucie, że to jest tymczasowe, że państwo polskie i sami Polacy są na tyle zdeterminowani, czyli przekonani o tym, że powinni odzyskać swoje państwo, że im się wydawało, że to jest na chwilę, że to jest coś, co jeszcze będzie się dało odwrócić. I rzeczywiście bardzo szybko zaczęli działać. I ten temat właśnie dotyczy tych pierwszych działań podjętych tuż po trzecim rozbiorze. No bo popatrz, już wracamy do podręcznika. Co się dzieje? Mamy tutaj po pierwsze informację o emigracji.
czyli osiedlaniu się poza granicami państwa polskiego. Część Polaków, którzy szczególnie byli zaangażowani w powstanie Konstytucji 3 maja, później w wojnę z Rosją w obronie tej konstytucji, następnie w powstanie kościuszkowskie, którzy wiedzieli, że mogą być prześladowani przez zaborców, czy to Austrię, czy to Prusy, czy Rosję, musiało uciekać z państwa polskiego i tych ludzi było bardzo wielu, ale również ci ludzie wiedzieli, że muszą robić coś, by państwo polskie się odtworzyło. Widziano z jednej strony, że państwa zaborcze są państwami bardzo silnymi, ale z drugiej strony szukano sojusznika, który mógłby pomóc w odzyskaniu niepodległości. I taki człowiek, i takie państwo, taki sojusznik się pojawia. Popatrzcie, ono nie jest tutaj wytłuszczone. Troszeczkę szkoda, bo to jest imię i nazwisko bardzo ważne, które przy okazji tego tematu powinniście zapamiętać. Ja je tutaj zaznaczę. To jest Napoleon Bonaparte. Jest to człowiek, który jest generałem, jest Francuzem i prowadzi francuską armię, by walczyła z rozmaitymi państwami i narodami w Europie. Można byłoby to powiedzieć, że taki trochę rozbójnik, który troszeczkę namieszał w historii Europy. Niektórzy go tak traktują, są też tacy, którzy go bardzo podziwiają. I ten człowiek walczył również z naszymi zaborcami. I właśnie w Napoleonie Bonaparte wielu Polaków widziało tego, który może wspomóc nas w odzyskaniu naszego państwa. Na wyróżnienie tutaj zasługują dwie postaci. Pierwsza to jest, już go sobie powiększamy, Józef Wybicki, to jest pierwszy bohater naszej lekcji, który właśnie upatrywał w Napoleonie Bonaparte tego wybawiciela dla naszego narodu, a drugi, chyba w przypadku tego tematu i ratowania Rzeczypospolitej, chyba trochę ważniejszy, oczywiście na ten temat można dyskutować, to jest Jan Henryk Dąbrowski. Wybitny polski dowódca, żołnierz, zresztą i Józef Wybicki, i Jan Henryk Dąbrowski byli żołnierzami, z czego Jan Henryk Dąbrowski wydaje się żołnierzem o wiele bardziej doświadczonym, bo już takie doświadczenia zdobywał na pewno w czasie powstania kościuszkowskiego, gdzie z jednej strony działał na terenie Wielkopolski. Tutaj macie także informacje o tym, że kierował no, taką dramatyczną obroną Warszawy. Byli to ludzie, którzy chcieli, aby u boku Francji, u boku Napoleona Bonaparte powstały wojska polskie. Te wojska polskie miały towarzyszyć Napoleonowi, ale chciano również, żeby w pewnym momencie one zaczęły walczyć o niepodległość, o odtworzenie państwa polskiego. No i działania, szczególnie tego pana Jana Henryka Dąbrowskiego, spotkały się z odzewem i tutaj popatrz, masz bardzo ważną datę, 1797 rok, zapamiętaj ją proszę. W tym roku powstały Legiony Polskie. Ta nazwa Legiony będzie przewijała się w naszej historii i my na historii w klasie czwartej jeszcze przynajmniej raz do tej nazwy wrócimy. Aczkolwiek te pierwsze Legiony, o których powinniśmy pamiętać, nie zapomnieć, to są te Legiony Polskie, które zostały utworzone u boku Francji. Ale popatrz, że one zostały nie utworzone we Francji, tylko, i to jest ważne, we Włoszech. Jako, że Napoleon Bonaparte walczył w rozmaitych miejscach Europy, to nasze polskie Legiony powstały we Włoszech. Popatrz, że wówczas Napoleon walczył z Austriakami. To też powinno zwrócić twoją uwagę na to, że świat wówczas, a szczególnie nasza Europa, wyglądała zgoła inaczej niż dzisiaj. Legiony polskie, które powstają we Włoszech, u boku Francuzów, którzy walczą z Austriakami.
Popatrz, jakie zakręcone były tamte czasy. No i te legiony tam powstawały we Włoszech. Przybywali Polacy, którzy chcieli w nich walczyć. I trzeba od razu powiedzieć, że zyskali bardzo mocno w oczach Napoleona. Jeszcze w 1797 roku do legionów dołączył Józef Wybicki. I można powiedzieć, że ten poeta, pisarz, również żołnierz, był pod potężnym wrażeniem tego, co się we Włoszech dzieje. Oglądał polskie wojska, ich pochód, mundury polskich legionistów i można powiedzieć, że przepełniony tym widokiem napisał pieśń, która jest jedną z najważniejszych pieśni w naszej historii. Cóż to za pieśń? Już pewnie się większość z Was domyśla, że chodzi oczywiście o pieśń legionów polskich we Włoszech. Dzisiaj my tą pieśń poniekąd nazywamy Mazurkiem Dąbrowskiego. Miała być to pieśń, bo jej melodia jest marszowa, która zagrzewała do walki, do marszu naszych żołnierzy. Józef Wybicki, patrząc na naszych żołnierzy, mając żywo w pamięci to, co się działo z państwem polskim, jego rozbiory, ten dramat Konstytucji 3 maja, jej obrony, każdego rozbioru, no, zawarł w tej pieśni wiele elementów. Na chwilkę się przyjrzymy pieśni Legionów Polskich. Chciałbym Wam jeszcze troszeczkę opowiedzieć o samych Legionach. Popatrz, że gdy czytamy pieśń Legionów Polskich we Włoszech, albo gdy śpiewamy nasz hymn, śpiewamy o bardzo wielu wydarzeniach z historii naszego państwa. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Ta pierwsza zwrotka naszego hymnu nawiązuje bezpośrednio do rozbiorów. Do tego, że nasza Polska przestała istnieć, że silne sąsiednie państwa no, dokonały pewnego aktu przemocy. No i tego, że my Polacy nie damy się, że spróbujemy naszą Polskę odzyskać. Popatrz, że w refrenie powtarza się regularnie nazwisko generała, o którym już dzisiaj powiedzieliśmy. Jan Henryk Dąbrowski. Popatrz, że była to postać dla naszych przodków bardzo ważna i powinna być też ważna dla nas. Popatrz również, że w hymnie są nie tylko Polacy. Przejdziemy Wisłę, przejdziemy Wartę, będziemy Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Mamy wspomnienie Napoleona Bonaparte. Popatrz, że dla naszych przodków, szczególnie tych, którzy na początku tego trudnego czasu zaborów walczyli o niepodległość naszego państwa, Napoleon Bonaparte był postacią bardzo ważną. Popatrz, że jest tu też taka bardzo ważna informacja. Wisła, Warta, czyli rzeki, jedne z największych rzek, największe rzeki naszego państwa i to też jest wskazane poniekąd na jego terytorium, na jego granice, które właśnie o te rzeki miały być na pewno oparte. No i popatrz, kolejna postać historyczna, o której my też poniekąd wspominaliśmy na historii, jak Czarniecki do Poznania po szwedzkim zaborze dla ojczyzny ratowania wrócił się przez morze. Czyli mamy wspomnienie hetmana, który walczył na początku w bardzo nierównym konflikcie, gdzie polska strona była tą stroną słabszą, walczył ze Szwedami. Mam nadzieję, że pamiętasz, że potop szwedzki, w którym Stefan Czarniecki był hetmanem i dowodził wojskami polskimi, ostatecznie został wygrany przez Polaków. To jest taki element naszej pieśni, naszego hymnu, który pokazuje nam, że my, Polacy, potrafimy walczyć o swoją niepodległość. Tutaj po prawej masz mundur i uzbrojenie legionisty polskiego. Popatrz, że ten mundur wygląda zgoła inaczej niż to się dzisiaj układa w wojsku.
Dzisiaj mamy kamuflaże rozmaite, natomiast wtedy wyglądało to zupełnie inaczej. Można powiedzieć, że mundur był taki krzykliwy. Popatrz na kolory, że jest to kolor biały, że jest to kolor niebieski i kolor czerwony. Takie były kolory mundurów legionistów polskich służących przy francuskim wojsku pod dowództwem Napoleona Bonaparte, na dobrą sprawę. Chciałbym teraz Wam coś pokazać, bo te najważniejsze elementy tej lekcji już Wam przedstawiłem, ale tak na sam koniec chciałbym pokazać Wam legionistów, z których my, Polacy, mogliśmy być dumni. Legioniści walczyli, jak już mówiłem, pod dowództwem Napoleona w różnych miejscach Europy. Jednym z takich miejsc była Hiszpania i słynna bitwa o samą Sierrę. Teraz przed sobą obraz Wojciecha Kossaka, który miał być ostatecznie taką panoramą pokazującą bitwę. Niestety nie doszło do skutku namalowanie tak dużego obrazu, ale powstały cztery szkice. Zawsze jak mówimy szkice, to widzimy przed sobą rysunek wykonany ołówkiem albo węglem. Natomiast tutaj popatrz, że ten szkic był już kolorowy i wyglądał jak pełnowartościowy obraz. Ale bardzo pięknie pokazuje też walkę, jaką wtedy w Europie toczono. Otóż nasze wojska wraz z Napoleonem znalazły się w Hiszpanii. Trzeba było sobie utorować drogę do Madrytu, który jest stolicą Hiszpanii. Dojścia do Madrytu broniła przełęcz zwana Samosierrą, którą Polacy pomogli Napoleonowi zdobyć. Ba, możemy powiedzieć, że przełęcz została zdobyta właśnie dzięki odwadze, brawurze naszych polskich legionistów. Samosierra była bardzo dobrze przez Hiszpanów broniona. Broniły jej i regularne oddziały, takie mundurowe, ale również powstańcy hiszpańscy, których właśnie widzimy w tej części obrazu. Tutaj ci ludzie, którzy bronią się wśród tych głazów, korzystają z nich jak obwarowań, korzystają z tych naturalnych przeszkód, by bronić się przed, w tym przypadku, popatrz tutaj po prawej stronie, nacierającymi regularnymi wojskami francuskimi. Widzisz, że ferwór walki jest ogromny, mnóstwo dymu, kurzu, okrzyków prawdopodobnie. Bardzo dużo się w tej części obrazu dzieje. Ale można powiedzieć, że nie to stanowiło o trudności zdobycia Samosierry. Spójrzmy, co dzieje się dalej. Popatrz, że na tej części dzieje się jeszcze więcej. Popatrz, że pojawia nam się kawaleria. Popatrz także, i tą szczególną Twoją uwagę zwracam na to, co się dzieje po prawej części tego obrazu, bo tu mamy polskich żołnierzy. To są żołnierze, którzy podczas szarży, czyli ataku na pozycję Hiszpanów, ponieśli rany. Popatrz, że niektórzy z nich klęczą. Popatrz, że niektórzy z nich leżą, pomagają sobie nawzajem. Tuż za nimi podążają wojska francuskie, czyli popatrz, że polskie wojska były w tak zwanej awangardzie, czyli z przodu, prowadziły ten atak. Tutaj mamy wojska francuskie, tutaj mamy wojska francuskie podążające jeszcze w bardzo równym szyku. I uwagę też chciałbym, żebyś zwrócił na to, co się dzieje tutaj, tak troszeczkę z tyłu. Ano tutaj wśród tych żołnierzy podąża sam Napoleon Bonaparte. Spójrzmy sobie na to, co miało być w panoramie dotyczącej zdobycia Samosierry najważniejsze. Otóż Samosierra była bardzo dobrze broniona. Hiszpanie ustawili baterie artylerii, które ostrzeliwały wszystkie wojska, które chciały ją zdobyć. Popatrz, pierwsza już zdobyta przez polskie wojsko bateria stoi tutaj po lewej. Popatrz, że Polacy, mimo że zdobyli pierwszą baterię, podążają dalej, bo otóż mają zdobyć jeszcze kolejne. Widać tutaj odwagę naszych żołnierzy, ich ofiarę, bardzo zaciekłą walkę. Na pierwszym planie mamy pokazanych Hiszpanów, którzy przed Polakami uciekają. Ta ostatnia część obrazu ma nazwę Wolna droga do Madrytu, czyli wskazuje na to, że polskie wojska odniosły sukces.
Tutaj po prawej szczególnie mamy hiszpańskie wojska, które po prostu uciekają. Jeszcze przeskoczę do poprzednich części, bo chciałbym tutaj parę rzeczy powiedzieć. Ta część, bo każda z tych części ma swój tytuł, nosi tytuł Najwspanialsza szarża, jaką kiedykolwiek przeprowadzono. Co wskazuje na to, że Polacy byli bardzo odważni i dokonywali czynów no, w oczach ówczesnych towarzyszy broni francuskich, uznawanych za te czyny uznawane za no, niesamowite. Mamy z czego być dumni na pewno. No i część jeszcze ta nosi tytuł, który zaczerpnięto z samych słów Napoleona Bonaparte. Niech żyją najodważniejsi spośród odważnych. Popatrz, jak ceniono odwagę, siłę i mądrość na polu walki naszych przodków, naszych rodaków. Tą lekcję chciałbym zakończyć takimi słowami, że powinniśmy się, słuchajcie, cieszyć z tego, że dzisiaj państwo polskie jest państwem wolnym. My z nikim nie musimy walczyć o naszą niepodległość. Nie musimy ponosić takiej ofiary, jaką ponosili nasi przodkowie. Cieszcie się z tej wolności, dbajcie o tą wolność, bo na dobrą sprawę to ty kiedyś dorośniesz i będziesz za naszą Polskę odpowiedzialny. Myślę, że jest to bardzo ważne. Pamiętaj o tym, że wolność jest czymś, co trzeba bronić, co trzeba szanować i na co trzeba zwracać bardzo dużą uwagę. No i właśnie, ja też za uwagę Ci dzisiaj dziękuję i pozdrawiam. Za tydzień. Do widzenia.